Jeżeli nie jestem underdogiem, to kompletnie tego nie rozumiem. Bo uważam, że w oczach ludzi powinienem underdogiem być. Zobaczmy. No. 2,20 jest tam nie kurs. Także całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Widać, że mało osób na mnie stawiało. Ciekawe, jaki był pierwotny kurs, jak bufferzy ustalali tylko. Kaleson bije się z guzikiem? Kim jest Kaleson? Nawet nie wiem. Klaudia Syguła bije się z Piątkowską. Widziałem tą Klaudię Sygułę. Ale skąd ona się ze sztuk walki wywodzi? Bo ten kurs jakoś jest całkiem niezły. Przeliga faworytem z Grejem to nie dziwne, bo warunki fizyczne w chuj. Uwaga. Ona ma do UFC? Co ty pierdolisz? To nie wiedziałem, że to jakiś kozak jest totalny ta dziewczyna. Okej! Okay. Ja ją widziałem na sesji zdjęciowej, ja myślałem, że to jakaś influencerka, jest jakaś tiktokerka czy coś. Nie znałem dziewczyny. To grubo. To grubo. To grubo. Dlatego biją się w MMA w ostatniej rundzie. Okej, okay, ma sens. Jak ja bym dawał na Kasiusza. Dałabym na wampira. Nasze ligę. Nie znam typa, więc nie dam tego. Tu nie znam, ale ten ninja chyba jakiś jest wytrenowany w chuj. Wystarczy, tak bym dał. Tu nie mam pojęcia. No i tu wiadomo, że pan Rafał by wygrał. Tak bym dał. Stary! Ja jestem tak zajebisty, że biję się na jednej gali z Adamkiem i zawodniczką UFC bez kitu. Totalnie pojedyncza opcja, nie? Mówisz, że jest dobry kurs na mnie? Myślę, że na mnie będzie jeszcze lepszy kurs. Myślę, że na Pasuta z czasem będzie jeszcze więcej osób stawiać. I myślę, że na mnie kurs będzie jeszcze lepszy. No to dobrze. Ja wiedziałem na 100%, że będę underdogiem. I dobrze, jestem underdogiem. W sensie z logicznego punktu widzenia uważam, że powinienem być underdogiem. Po pierwsze, warunki fizyczne. Po drugie, bardzo długa przerwa od walk. Po trzecie, moja ostatnia walka skończyła się porażką, więc dobrze.